Teraz jesteśmy na Cape Greco, czyli takim przylądku, cypelku. Tutaj już jest baza wojskowa, więc dalej nie pojedziemy. Nie dostaniemy się tam do ewentualnej latarni. Straszne są tu suchoty i strzępy skalne. Także tu. O, proszę. Suchsielstwo. Jest tutaj sporo dużych kamyków. A tutaj ten, to nawet się podpiera jeden na drugim. Niestety, drone is dead. Bo było tak, że wystartowaliśmy, ale trochę mapy świrowały, bo chyba przez tą jednostkę wojskową tutaj jakieś jest, nie wiem, zagłuszanie GPS-a. I świrował, że jest na lotnisku w Ammanie, no ale później się odjechaliśmy od tego miejsca, od bazy. No i pokazała się dobra mapa, ale coś miał problem ze startowaniem. Coś mówił, że nie tak jest ze śmigiełkiem. No ale po trzeciej próbie wystartował. Śmigiełku wydawało się dobre. No i pojechaliśmy im trochę, aż tu nagle stwierdził, że jednak jest w Jordanii i zaczął mega speedować. On taką prędkość osiągnął, że nie dało się nic wyhamować. Ja ledwo kontrolowałem, gdzie on w miarę jaki kierunek, nic w ogóle nie słuchał, tylko przyspieszał. No i jakoś tutaj jeszcze tylko się udało. Starałem się, żeby jakoś na płaskim gdzieś tutaj poległ i na szczęście wylądował w tym oto tutaj krzaczku. I tutaj już dokonał swojego żywota. Ale na szczęście jeszcze łączył się z pilotem, z kontrolerem i no niestety nóżki pourywane. Jedna urwana. Druga dobra, chociaż podejrzewam, że pewnie jakieś uszkodzenia narządów wewnętrznych. Ale jedna na pewno jest uszkodzona, więc to już koniec dronowania w tych wakacjach. GoPro is dead, drone is dead. Musimy my na siebie uważać, żebyśmy my też nie byli dead. Ktoś tutaj miał ślub w tej kapliczce. Goście przyjechali dość bogatymi autami, BMW X6 M wersja. Tam było Maserati i różne inne ciekawe. Jest kot. Skalny. Czy przyjaciel? No, piękny jest. I temu przeszkadza jednak nóżka w okno. Toż to przyjaciel. Puchaty. Tak się przytula do nogi, przyciska i uśmiecha. O, gardziołek. Tak wygląda rozkosz. A oto kot w porcie Ayia Napa. No i tak jeszcze wygląda marina w Ayia Napa. Łódek nie brakuje. Tutaj panowie z harpunami upolowali rybki, pływając sobie w wodzie. Panu spadła rybka. Panu z harpunem. Rybki spadły. Rybka spadła, ale kot... Nie wie co zrobić. No właśnie, ma mnóstwo innego ciekawego jedzenia. W restauracji. Typowe kocie oblicje. Nogę wywalił.